Pasagi! Hello everyone, Filipiński, witam was w kolejnym odcinku serii Tańczący z Nabami. Jak widzicie, jestem tutaj last pickiem, próbuję tutaj dopchać się do mida, być może mi się uda, ale wątpię, pick order. Fuckers. Co tu mamy, co tu mamy? Jesteśmy na Yorisha, Ashka, Kate, ja już... If I'm sub, they I go Nidu. Dobrze. Spoko. Możesz iść Nidu. Ale Nidoli może o to chodziło? O co mu może chodzić? Może pójdziemy jednak do dżungli? Jeszcze raz, teraz bym zagrał królem tego Ela. Masterem i... Let me master in the jungle. Master in the jungle. The jungle. Okej. Okay. Dobra, powiedzmy, że wiem, o co ci chodzi, stary. Także ty sobie idź tam Nidu, supu. Okej, ja idę na topa. No. I to jest właśnie prawdziwy zawodowiec, mój ulubieniec. To będzie chyba bohater naszego dzisiejszego odcinka, bo jest bardzo ogarnięty życiowo. W każdym razie, Master E. Gramy tutaj naszym ulubionym bohaterkiem. Ustawię sobie pod niego Master Yesy jeszcze jakieś. Bum, brum, 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 brum. Co tu jest na niego dobre? To byśmy chcieli. To będziemy chcieli. To nawet się przyda. Ta masterka. Basic Attack Increase Spell. To nie. Critical. Nie wiem, czy się robi właśnie podkryty, ale weźmiemy sobie to. I dodatkowo powiedzmy coś takiego. Takie masteriesy są dobre, to mi jest niepotrzebne, tylko to chcę. Okej, chyba będzie fajnie, tak. 2790, proszę. Velkoza sobie wezmę. Nope, I go mid, I stayed first. Okej, także widzimy się w grze. No i jesteśmy w grze, lecimy sobie Master i Mistrzek Świata. Idziemy sobie jeszcze to. Żółty, będzie git, myślę. W ogóle to jest fajne, zagrać sobie takim masterkiem tutaj. Cokolwiek nie złożymy, to po prostu będziemy rozwalać wszystkich. Dużo osób, powiem wam, czepia się o jakieś buildy właśnie, że tutaj nie powinno się składać tego, tutaj to, lepszy jest Triforce, lepszy jest ten, powiedzmy, Phantom Dancer, Static lepszy na Mastera. Tak naprawdę to build to jest po prostu kilka procent tego, co tutaj się dzieje na takim poziomie trudności, nie? Tutaj mogę iść nawet takim masterem pod AP, pod manę, cokolwiek. Don't farm. Velko, zobaczcie jaki posłuszny, WoW. Dobra, oni mnie nie pulną. Chyba o tym powinienem wiedzieć, więc zaczniemy sobie od blue buffa od razu. Może lepiej. Tutaj się nie zaczyna od bota, nie? Tak jak byście myśleli, że normalnie się zaczyna. Tutaj się zaczyna z 15... A, zresztą, co ja się będę tam wypowiadał jakoś. A, i w ogóle, chyba Z jest DC, ale spoko, to jest norma. W razie czego zawsze mógłbym mieć jungle i topa, tyle wtedy hajsu mieć. No ale dobra, niestety przyszedł. Także spoko. Ciekawe jak Velkoz sobie poradzi na supporcie. Tutaj będą próbowali wbić First Blooda. To są piękne czasy, jak gracie na normalach sobie. Macie dwóch na topie, dwóch na bocie, losowe postacie i walka tutaj o krzaki, o... First Blooda, to jest coś pięknego. I co, jakiś pull? O. Lepszy to niż nic. Od razu sobie wiecie. Smajtuję, bo tutaj nikt nie wie, że jest coś takiego jak invade, taka opcja. Jakie to ma wymagania. Nie, nie, tutaj po prostu sobie lecimy od razu z tym wszystkim. I ciachamy. Master jest właśnie tutaj piękny na takie coś.
strzelimy sobie wilki. Zobaczcie, ten wbija First Blooda w ogóle w pierwszej sekundzie na Yoriku zede mnie. Powinno być to nie do pomyślenia, ale co tam. Okej, Redzik. Na początku będę chciał sobie troszkę przyfarmić, nie, trochę expa wbić. I potem będzie totalne niszczenie. Planuję tutaj jeszcze niedługo zagrać sobie Akali w dżungli. W dżungli też jest spoko. Żeby się powygłupiać. Okej, wszyscy sobie radzą, nawet jakoś WoW podejrzane. W nie biorę, bo W jakoś mi nic nie da. Wezmę sobie Q. Szczególnie w dżungli jest mocne, takie jego Q. Teraz bije bardzo przyjemny ten damage. W zwykłe minionki zawsze bił, nie? Ale teraz jest 100% szans na to chyba. Takie małe tam różnice. Rozwalimy tego małego pierw. I tego zesmajtujemy. Się rozwalił, powiedzmy. Okej, i lecę tutaj. Piję od razu drugiego potiona. Potion, potion. Okej, oni mają warda, o proszę. Może i nie mają warda? Ciężko mi tutaj powiedzieć, ale wbijam. Trochę samotnie co prawda, ale... No strzelaj, tam masz free fraga, nie? Aha. Wezmę sobie W dla Becky teraz. Dawajcie go. Strzelaj go, strzelaj go! Ach, sieknął mnie. To było dziwne. Takie ganki, to ja rozumiem. Dobra. Good job. Caitlyn z double buffem. Okej, złożę sobie chyba pierw w ogóle Spirit of the coś tam Lizard. Będzie śmieszne, będzie spoko. Bez spiny. To jest fajna seria, można się tutaj powygłupiać, bo wiem, że i tak to wygram. Co bym nie robił. A tutaj emocjonująca walka. Ciekawe czy to dobrze, chyba nie postąpiłem wbrew pozorom, bo wiecie, na normalnej grze to by było mega worth it, nie? Jakby moja Caitlyn dostała 2 kille plus double buffa po mnie jeszcze. To jest po prostu bot wygrany, nie? Ale tutaj to nie jest do końca dobre. Mam takie wrażenie. Bierzemy sobie Q. Sfarmimy i lecę sobie tutaj jeszcze poexpić. Na Mastera chyba będzie fajniejsza latarnia w sumie, ale nie chce mi się mieć tej latarni. Wolę tak sobie śmigać. Wziąłem sobie jedną W właśnie teraz, tak dla Becky, ale to jest słabe bardzo. Widzę, że ten kamyczek bardzo dużo daje tutaj. Okej, a jak tam waj? Okej. 2 na 10. Już idę do ciebie, tylko zrobiłbym wilki. Ale już je zrobiłem jakiś czas temu. Dobra, to od razu biegnę do ciebie, stary. Gang! Już biegnę, stary. Ale ziom, mógłbyś się wrócić, bo u ciebie na linii nikogo nie ma. I tak gang. Szkoda, że wtedy ten wolimiś mnie dotknął, no fuck my life. No i co ja mam ci tu zgankować, stary? Mogę ci Q rzucić na... pocieszenie i tyle. Czego on oczekuje ode mnie? Absurdalne trochę. Okej, wpadniemy sobie, zobaczymy timer na redzie. Może znajdziemy tam kogo, oni mają w dżungli? Waj, o to silne gówno w miarę. Sfarmimy sobie to. Pyk i mykamy stąd. Wpadniemy jej na japę jeszcze? Możemy wpaść. Tylko Nidalka przed szóstym nie ma tutaj żadnej mocy praktycznie. No. I to jest chyba odpowiednia rzecz, jaką robicie po ganku. Używacie heala, którego macie pod D. Okej. Żaden kłopot dla mnie, naprawdę. Możesz się healować ile chcesz. 1600. 1300, czyli 300 golda będziemy potrzebować. To jeszcze teraz tak sobie myślę, że zaraz coś zgankujemy. Ale pierw weźmiemy sobie blue buffa. Tylko nie wiem, czy dać go Nidalce.
czy nie dać. O proszę, może się opłacało dać tego double buffa, zobaczcie jak rapi. Pięknie. Zapingujemy, oni są tutaj nieprzyzwyczajeni, żeby dostać blue buffa, więc nie wiem czy ona będzie chciała. No oni tutaj nawet nie chcą ci ludzie blue buffów, nie, bo oni nie doświadczyli czegoś tak wspaniałego jak dostanie blue buffa z swojego junglera. Dobra, ja sobie wezmę, wychiluję się nawet z tego W, jak już je wziąłem i lecimy na Yorisha. Tylko ten Z tutaj nic nie pomoże mi chyba. No. Dobra, sfleszował. Wystarczy, ziomeczku. Ja mogę, aha. Ja mogę tutaj pokampić się chwilę. A, nie, nic specjalnego nie mogę zrobić. Dobra, poczekamy sobie 30 golda. To dużo do czekania w sumie, ale... Tak, pamiętajcie, że nie opłaca się za bardzo w LoLu czekać na takie itemy. Ja akurat tutaj mogę sobie na to pozwolić, nie, ale bardzo nie polecam tej opcji. Bo widzę, jak to ludzie czekają 50 golda, to nie, to jest naprawdę fatalna decyzja. A Belko, strolululu. A jej dawno w bazie chyba nie było, bo ona trochę tych pieniążków ma. Ale mam hajsu, zobaczcie, jestem najbardziej farmiony. Dlatego Mastery jest spoko tutaj w dżungli, czy gdziekolwiek, nie? Ci ludzie nie są w stanie się uchronić przed moim damage'em. I ta alfa teraz robi... O proszę, jaki wariat. Nie mam potów. Okej. Please come again. Taki counter. Można też tak counter żanglować, no jak lubicie, nie? Ej, Master Yi w sumie nie jest taki zły. Ciężko do niego wbić do dżungli. Bo on ma tą swoją pasywę. Na pierwszych levelach naprawdę to sporo boli. Jego alfa, jego E czyni go naprawdę całkiem spoko postać do takich właśnie pojedynków 1 na 1, wiadomo, nie? Oczywiście nie da sobie rady z każdym, ale no proszę cię. Waj, bez przesady, bez przesady. Wychilujemy się, to gówno daje, nie? Ten heal. Chociaż coś tam niby. Niewiele, to jest spoko, ten heal jest mega, jak mamy jakieś tam 10% HP, coś takiego, końcóweczkę, to wtedy ten heal naprawdę można go odczuć jakoś fajnie. Okej, okay. Zostawiłaś sobie tutaj Reda, tutaj uwaga, zapingujemy im z 1000 razy, a my mamy za free koredzika. Nie wiem, czy tutaj ktoś chciał do mnie iść, nie. Myślałem, że Yorish przyjdzie, no ale nie ogarnął chłopak. Okej, okay, to wołujemy wszystko. Zobaczcie, jak sobie świetnie daje radę bez tego lifesteala żadnego. No i chciałbym na nią wyskoczyć. Dawaj ją. Kiciusiu. No i tyle. Musi zultować niestety, nie? O kurde, a ta zobaczcie, na jakim low jest. Dobra, tu będzie Vi. Serio Vi? W ogóle nie przyjdziesz nic? Teges? Okej. Okay. Dobra, będę miał timer przynajmniej na to ich dziadostwo i wpadniemy sobie na bota. Ej, on jest killing spree, to mi się nie podoba. A oni mnie chyba widzieli. No dawaj, 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 jazda, 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 dawajcie. Dobra, on mnie przerzucił od razu do Ashki, tak jak chciałem. I dziękuję, dobranoc. No. Wiedziałem, że on mnie przerzuci do tej Ashki, ja po prostu wiedziałem to. I dajemy radę jakoś, no. Jest całkiem spoko, weźmiemy sobie teraz buciki. I, a, no właśnie, kurde, nie mogę się do tego przyzwyczaić, że lifesteal. Okej, okay. Takie coś. Te buty są przeokropne jak dla mnie, więc nie wiem na co to w ogóle teraz składać, ale one są naprawdę tanie. Ale dobra, nie, nie kupię ich. Okej, okay, to wezmę to. To 5 golda mogę poczekać. I lecimy.
Mamy redzika, także możemy cały czas tyrać. Master z redem naprawdę silne ścierwo tak naprawdę. Ale na tym poziomie gry to już po prostu demon. To jest demon tego elo. Boom. Oj, jeden autoatak. I spoko, teraz jest taki właśnie dodatkowo master ze względu na te zmiany. Że teraz w ogóle w tej mecie jungler musi robić troszkę więcej damage'a. On dostaje za friko teraz manę, jak ma tego Lizarda. Dodatkowy hajs z tego jest, to jest super dla junglerów teraz. O stary, a mój ping ci już nic nie da. Okej, my wylecimy sobie na bota znowu, bo do nich jest śmiesznie przyłazić, no kurde, proszę was. No na Ashkę. Zeslowujmy ich. Pięknie. Już jesteśmy na Rampage'u. Dobra, dostaliśmy Exhausta, ale ona z ulta go dobije. Pięknie. A my mamy refresha na ulcie, więc jeszcze szybciej dobiegnę do moich golemów. Jak najszybciej trzeba je zrobić. Okej, lecę teraz na blue buffa, bo chyba jest. Już jak mam Vamp Scepter, to please. No, co bym nie złożył na takim masterku, nie? To po prostu będzie zawsze rypiło. A to jest przyjemne też, bo co alfa bije dodatkowo z tej pasywki. Fajne. Okej. Dobra, teraz właśnie ten heal coś daje, nie? Jak mam... Bo to działa tak, że im mniej HP masz, tym więcej cię healuje. To jest heal is increased by 1% for every percent missing. To jest naprawdę spoko. Ej, zostawię mu pamiątkę. A to sobie wezmę. Co, jeszcze raz? Czy chcecie jeszcze raz wbić na Ashkę? No pewnie, że chcecie. Jazda, jazda. No, tępić Ashki. Pium. Czemu by nie? Dobra, bot jest zaorany w kosmos. Ashka zniszczona. To była taka zemsta. 0-5-0, bo... Nida no heal, nice. Okej, tam już jest ich za dużo, nie wiem czy chce się bić. Postawimy tutaj Trynkowicza, what? Ej, co ona taka wariatka? 1500 golda, to... Trzeba ustalić jakiś plan zakupów. Static będzie spoko. Żeby teraz sobie złożyć. Static Infinity. Można jakiś lecieć, cokolwiek. Kurde, sam tego nie chcę bronić za bardzo. Aha, ale wystarczy wrzucić Alpha Strike i oni naprawdę już są wypłoszeni. Okej. Więc tak, rzucimy sobie kolejnego Alpha Strike'a w takim razie. O kurde, na bocie tutaj są. Takim masterem można na milion sposobów wygrać grę. Mogę po prostu nawet tak zrobić i się pogapić wam w oczy. I prawie bym wziął wieżę zazwyczaj, nie? To też jest jakiś pomysł na zwycięstwo. Takim pushem masterowskim, please. Aha, W nacisnąłem przez przypadek, ale to nie, nic nie szkodzi, bo redzik jest nasz. Proszę bardzo, tutaj kolejna wieża jest nasza. Bo bot potrzebuje wsparcia, więc 5 osób idzie na bota. High Elo Tactics! Okej. Weźmiemy sobie to wszystko. A tutaj aż mój ulubieniec belkozowy wyszedł z gry. Stwierdził, a mam was w dupie. Grajcie sobie sami. I w sumie spoko. Mogę grać, bo wygramy to 4-5 nawet. Ja jestem już powoli grubym masterkiem. Nie wiem, czy on mi chciał pomóc, czy go zabrać, czy wziąć sobie. Dla mnie spoko, mógłby brać taki ZZ-owi się przyda bardziej. Ale to jest wariat, więc... Okej, to jest
Trynkiewicz. W krzakach. Pójdziemy sobie tędy i na plecy im. Dawaj, Nida. Trzech... No dawaj, dam radę. A, przydałaby się jeszcze jedna osoba. Redzik nie zabił. Ej, a co mnie zabiło? Co mnie zabiło? Trochę zbyt hardkorowo, co? Myślałem, że ktoś mi coś pomoże, a ten... Ale jak mnie zabił ten wariat? Dobra, to przez to wszystko, że 2,5 golda mam. A w sam raz. Przeżył to, no, na taki low wtedy był. Seba. Kurde, Seba, ty jesteś za dobry chyba. Zbyt hardkorowo się wbiłem, bo myślałem, że już mam ten damage masterowy, nie? Że mogę wbić 5 osób i wszystkich zabić. Ale niestety jeszcze nie. Jedynym problemem dla mnie tu jest Ari i stun Ashki. A reszta to co? No dobra, Vi jeszcze może mnie zultować, wow. Ale złożę sobie 2 itemy na lifesteal i tak to wygramy. Zresztą każda ogarnięta osoba powinna wiedzieć też, że buildy i ich użyteczność na Diamondzie, a na brązach powinny się różnić, nie? Na przykład Mastera. Nie odważyłbym się zbudować, wiecie, tak jakoś full damage tutaj pod jakieś 3 itemy pod lifesteal. A mogę sobie na to pozwolić tutaj. I to działa bardzo, bardzo dobrze. Okej. Weźmiemy sobie wszystko. Przyjemnie się gra tym masterkiem. A i temu bruda sobie dałem double buffa. My fault, my fault. Dobra, Seba. Seba już jest niebezpieczny. Okej, nie idą do mnie. No proszę was, jak możecie siedzieć w jakimś low elo, jak tutaj macie mastera? O kurde, dobra, 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 dobra. O, nie zdążyłem unika. 3 osoby. Ja myślałem, że wszyscy są na topie. Ale zobaczcie, ja tutaj próbuję ich zbackdorować, oni zawsze bronią. Już drugi raz próbuję po prostu wziąć na hama wieżę. A oni nie dają mi. Proszę, proszę. Tutaj nawet zabijają. Dwóch za jednego, dwóch za dwóch wyszło. Okej, a ja sobie polecę teraz w Infinity. Czy zwiększyć sobie lifesteal? To będzie spoko. Na pewno trzeba iść w botka w tej grze. Omega Steel Nobre Port 3. Okej. Okay. Trzeba będzie pójść botka, bo strasznie dużo HP-ków ma Woli, Yorick, Vi może złożyć się tutaj pod Warmoga. Na pewno złoży jakiegoś Warmoga, no proszę was. O to w tym chodzi tutaj. Dobra, ja zrobię smoka. Pójdę troszeczkę bezpieczniejszą drogą teraz, może. Bo chciałem to jak najszybciej już, wiecie, jakoś kończyć, wygłupiać się, ale oni nie są tacy głupi. Żebym się śmiał, jakby tutaj mi zesmajtował, jakiś jungler wyskoczył. Ja jestem samotnym masterem. Idę wziąć ten hajs stąd. Ziup. Ale nie będę ich jakoś hardkorowo pushował. Okej. O, bo patrzcie, już jest Ashka. Czy mają trochę tych cecyków jednak. O, i taki układ, gdzie biorę bota. 3 kampy w dżungli. 3? Fuck! I znowu nie żyje. Siedemnaście. Spokojnie, spokojnie. Będzie jeszcze epic shit battle. Tylko muszę wyfarmić trochę itemów. Ej, zobaczcie farmę Nidalki. To trochę dziwne jak na midera.
mam 4 dead, najwięcej Steamu. A to przez to, że ciągle się bije tutaj. To już głupio, 3 na jednego, 2 na jednego. A taki master kiedyś był idealny. Kiedyś grało się właśnie takim masterem pod split push. Po prostu brałeś jeszcze teleport do jungli na przykład, nie? Bierzecie taki teleport i przez całą grę siedzicie na jednej linii, oni się biją, to wy wchodzicie im do środka bazy. I uciekamy stąd, nie? Tak się gra! Tak się gra, moi kochani. Jeszcze tylko tutaj sieknąć kogoś i puszujemy dalej, nie? I łob, łob, łob. O, i taki jest, był plan na tę grę od początku. Okej, i lecimy dalej. Na następną linię. No, wreszcie idzie wszystko zgodnie z planem. Lecę teraz tutaj. Brum, brum, wszędzie. Bierzemy ten shit. Okej, oni sobie tam jakoś dają radę albo nie. On tu gdzieś. Master for the win. Teraz weźmiemy sobie tę wieżyczkę. I zobaczcie, tak się robi tutaj gry. It's easy as 1, 2, 3. O kurde, zwoli mi się, nie chce się bić w sumie. Na razie, bo przyjdą znowu jakieś dwie osoby z dupy. Już 1000 razy mi tak zrobili, tym razem nie dam się 1001. Okej, mamy boczka. To co, można teraz iść Infinity, czy jakiś armor mają? Nie, Infinity. Będzie spoko. O, 1600 golda, to naprawdę duża ilość golda. No, Infinity będzie spoko. I jeszcze ten boczek na Volibera i Yorisha to... O, on Wormoga akurat składa dużo... Pustych chapców będzie miał, to idealnie się zgramy, kolego. Dobra, terminy gonią, farma na topie. Bium. To jest piękne jeszcze, że mam odporność na te wszystkie slowy. Dzium. Fajne jest to spamowanie teraz masterka. Tymi alfa strajkami. One strike. I co, wchodzimy do bazy im? Czy bijemy się z nimi, czy nie bijemy? Ja tutaj może polecę dalej. Okej, okay, już do mnie idą wszyscy. No wiecie co, ja na to... Niech sobie idą. Idzie Vi. No i tak właśnie się wygrywa gry tutaj. Najprościej. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Takie tam inhibitor biorę ci. Nie masz nic przeciwko? No i co? Oni naprawdę mi tak pozwalają to wszystko brać? Okej. Okay. W międzyczasie... Nie! Prawdziwy master nie może tak skończyć gry. Prawdziwy master musi wziąć wszystkie wieże. Ja tutaj poczekam. Kurde. Mój największy wróg. My worst enemy. My worst enemies. Tam jest dużo fragów. Ale my nie potrzebujemy fragów. My klepiemy tych, którzy tutaj wyskakują. Mają jakiś problem do nas.
Haha! Potrzebujemy wziąć tą wieżę. Dobra, idę po miniony z bota. Aj, wiecie co? Potrzebujemy więcej attack speedu chyba. Szanić to Infinity. To będzie fajniejsze. Będziemy jeszcze szybsi. Jeszcze więcej attack speedu, jeszcze więcej AD. Myślę, że to idealne będzie. Okej. Szybszy master, lepszy master. To jest w ogóle idealny item pod split push. W sumie na mastera powinien się jakoś nadawać. I want penta. Hahaha, XD. Zrozumiałem. Ten, jaki hardkrowiec. Dobra, Joasia idzie tutaj bronić swej wieży. A, dobrze sobie radzą. Do boju, miniony, do boju! Moje, wszystko moje! See ya, sucker! Myślicie, że go zabijemy? Ciężko bez boczka, ale dobra, możemy próbować. Lol, no spokojnie totalnie. Myślałem, że... Double killa dwóch Yorików zabiliśmy, ale fajnie. Nie wiedziałem, że jest coś takiego. Dawaj mi wszystkich ich. O, ile attack speedu, no proszę. Give me more. I co teraz może master zrobić? Musi zniszczyć pozostałe dwie wieże jeszcze. Ale to zazwyczaj master nie niszczą ich w takich walkach prostych, no błagam. Nie powinniśmy tego robić na takim przypale. Oni powinni się bić i ja wtedy powinienem im wejść do bazy, jak prawdziwy master. Fuck. Dobra, strzelimy sobie jeszcze Infinity. For the lulz. Tylko i wyłącznie. Takie kozaki. Zobaczcie, Caitlyn. Ej, w sumie Caitlyn już sobie poradziła. Fajnie jest zostawiać właśnie tak fragi, tylko kurde, ogarniętym ludziom. Ale zazwyczaj oni nie są w stanie nawet sami wziąć tych fragów. Próbujesz im zostawić, wejść, dobij. Zobaczcie moją farmę, what? Legendary. Proszę bardzo, Velkos, jak morduje nasz przyjaciel drużyny. Okej. No, powiem wam, było łatwo, było bardzo łatwo. Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnych odcinkach, na razie.